Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym kolejny przykład First Stepping Down, jednak w tym przypadku szukanie wejścia w stronę przeciwną do trendu. Widzimy tutaj przesuwający się offer. On w zasadzie był od praktycznie ceny 7,40 przesuwany. Zauważyłem go dopiero na poziomie 7,30. Starałem się otwierać pozycję krótką, natomiast włączona już tutaj była reguła SSR, czyli Short Sell Rule. Nie można wejść w pozycję krótką biorąc płynność z rynku, jedynie dając płynność, co w przypadku przesuwanego offera jest znacznie trudniejszą sprawą. Rzadko jakiekolwiek tutaj większe printy po stronie offer lecą, także jest to utrudnione zadanie. Widać tutaj wyraźną różnicę w poziomie ilości zleceń. Zlecenia po stronie offer dość duże, przesuwane, natomiast zlecenia po stronie bid małe, w zasadzie większe zlecenia znajdują się tam co 5-10 centów. No i tutaj szukam miejsca do otwarcia pozycji długiej, kiedy zlecenia przesuwane w dół po stronie offer wyczerpią się i wtedy oczekiwałbym jakiegoś odreagowania na rynku. No i otwarcie tutaj pozycji 7.06. Od razu kurs poleciał do ceny 7.11, jednak tam pojawił się offer, którym kurs wstrzymał, dlatego też postanowiłem wyjść z tej pozycji po cenie, po której wszedłem i oczekiwać na rozwój sytuacji. Dość często po takim ruchu, jeżeli nie ma natychmiastowej reakcji, jakiegoś odbicia, często jednak spadek jest jeszcze bardziej potwierdzany i mamy kontynuację ruchu spadkowego. Więc tutaj tak naprawdę ograniczam dość mocno ryzyko. Wejście i wyjście było w zasadzie po tej samej cenie. Tutaj widać było, że jeszcze raz próbowałem wejść w longa, gdyż wydawało mi się, że jednak kurs może jednak teraz odbić. Jak widać, dobrze, że pozycja ponownie nie weszła, bo znowu przesuwający się offer tam blisko od ceny 7,14, 7,13, no i już znalazł się poniżej 7 dolarów, gdzie tutaj ponownie otwieram pozycję. Zauważcie, że im kolejna pozycja jest otwierana, tym tak naprawdę otwiera mniejszą wartość tych akcji, ponieważ jest to trudniejsze zagranie, wyszukiwanie tego dołka, gdzie tak naprawdę chodzi jedynie o odreagowanie tego, tak naprawdę można by powiedzieć, sztucznego spychania kursu poprzez ten offer stepping down. No i tu było ponowne wyjście w zasadzie również po tej samej cenie. Warto zauważyć zlecenia jakieś większe, które zaczęły po stronie bid się pojawiać. Tutaj po 6,95, 6,92, ci większe zlecenia, ten offer przesuwający się w dół, który teraz na jakiś czas się pojawia, nie ma już takiej mocy i takiej siły. Coraz więcej zleceń, nawet ukrytych, znajduje się po stronie bid. Dlatego też ponownie tutaj szukam miejsca do otwarcia pozycji długiej. No i tutaj póki co udało się, ale ciut mało, znaczy ciut, nie całą pozycję tak jak zakładałem. Póki co czysta akcji 7.00 otwarte. Często w przypadku tego offer stepping down, tym bardziej na przykładzie takiej spółki jak tutaj, czyli gdzie ilość zleceń zarówno po stronie bid, jak i po stronie offer nie jest
tak duże jak w innych przykładach, które w ostatnim czasie pokazywałem. Często po całym tym głównym ruchu, czyli w zasadzie od ceny 7,40 do 7,00, 6,90, w momencie kiedy dochodzi do odbicia, cały ten ruch jest tak naprawdę tutaj gaszony, czyli zakładam, że możliwe odbicie może dojść do poziomu 7,30, 7,40, czyli do miejsca, skąd, gdzie pojawił się offer stepping down, spychając kurs w dół. A no, tutaj dobranie do pozycji, obecnie 500 akcji, średniej ceny 7,06. Czyli tak naprawdę, jakby to spojrzeć na to, to 7,06 to było pierwsze miejsce, gdzie otwierałem pozycję tak naprawdę. Jednak po tym czasie kurs spadł do poziomu 6,90, więc tak naprawdę 16 centów tutaj straty było. Także dobrze, że ograniczone ryzyko zostało ponowne otwarcie w momencie, kiedy widziałem, że wyrównała się jakby tutaj walka tu z podażą, pojawiły się już pierwsze ukryte zlecenia po stronie bid, które spowodowały odwrócenie kursu. No i tutaj już częściowo wyjście z pozycji w tych rejonach, które zakładałem, czyli w przedziale 7,30-7,40. No i czekam na to, co dalej się wydarzy, posiadając jeszcze 300 akcji w pozycji długiej. No i ustawione zlecenie po 7,43, czyli nieco ponad 30 centów w ruchu tutaj złapanego.